Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Cieszę się, że mogliśmy się zgromadzić po raz kolejny w imię naszego Pana i wierzę, że będziemy mieli dobry czas, bo gdy spotykamy się w Jego imieniu, mamy zawsze dobry czas. Halleluja! Bo Pan jest pomiędzy nami. Powiedz sobie w sercu, jestem w miejscu, w którym jest Bóg. Halleluja! Jesteś w miejscu, w którym jest Bóg, bo tak jest, bo taka jest Jego obietnica. Więc bracie i siostro, skorzystaj z tego. Skorzystaj z tego, otwórz to swoje serce i wylej przed Nim swoje pragnienie. I za chwilę, gdy będziemy przychodzili do Pana w modlitwie, zanim zaczniemy Go wielbić muzyką, modlitwami i śpiewem, powiedz Mu, że chcesz się z Nim spotkać. Powiedz Mu, że pragniesz Go, że chcesz Go doświadczyć, a On przyjdzie, a On Cię dotknie, a On da, by Jego pokój, Jego radość wypełniła całe Twoje wnętrze. Więc niech każdy z nas, kto uczestniczy w tym nabożeństwie, będzie błogosławiony. I ci, którzy są tutaj na miejscu, którzy mogą być na miejscu, i wszyscy ci, którzy nas oglądają, bądźcie w Panu błogosławieni. Niech Boży pokój, Boża radość, cudowny Święty Duch przychodzi i dotyka nas, każdego z nas. Halleluja! A my pomódlmy się, a my zawołajmy do Pana, przyjdźmy do Pana w modlitwie, jak to jest dobrym naszym zwyczajem, a potem uwielbiajmy Go pieśnią, muzyką, modlitwami, na wszelkie możliwe sposoby, by Jemu się wzniosła chwała, bo On jest godny wszelkiej chwały, bo On jest godny wszelkiego uwielbienia. Halleluja! Panie nasz i Boże Wszechmogący, Ciebie wywyższamy. Ciebie wywyższamy, Panie, i z głębi naszego serca dziękujemy, Panie, za Twoją wielką dobroć, za Twoją cudowną miłość, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem naszym, który nas zbawił, ocalił i wyratował. I Panie, teraz możemy tutaj być, teraz możemy razem zgromadzać się w Twoim imieniu, bo Panie, chcemy tego, bo potrzebujemy tego, bo Panie Święty, chcemy podczas tego zgromadzenia Tobie oddać chwałę, podziękować za Twoją opiekę, podziękować za Twoją obecność każdego dnia w naszym życiu. Panie, podziękować za to, że imiona nasze zapisane są w Księdze Żywota. Podziękować za to, że Ty, Panie, dałeś nam wspaniałe obietnice względem naszej przyszłości, że Boże Święty, Ty nas nigdy nie zostawiasz, Ty nas nigdy nie opuszczasz, ale prowadzisz nas, chroniąc nas od wszelkiego i strzegąc od wszelkiego złego, wywyższamy Cię. A teraz, Panie, z otwartymi sercami, z pragnącymi sercami, przychodzimy do Ciebie, bo pragniemy, Panie, uwielbiając i wychwalając Ciebie, spotkać się z Tobą. Pragniemy mieć społeczność z Tobą. Panie, ja tak bardzo Cię miłujemy i kochamy, że również, Panie, chcemy Cię wielbić i sławić. Boże Święty, przyjdź i zaszczyć nas swoją świętą obecnością. Wspaniały Święty Duchu, potrzebujemy Cię. Zapraszamy Cię, prosimy Cię, przyjdź i prowadź nas. Mów do nas, dotykaj nas, przemawiaj do nas, pobudzaj nasze serca. Daj, Panie, byśmy w mądrości, tak? Przydawaj nam również mądrości. Przychodzili do Ciebie, wiedzieli jak, Panie, w którym miejscu, w którym czasie, w jaki sposób, Boże Święty, by poddać się Twojej woli. Bo, Panie, tak jak uczył nas nasz mistrz, a Syn Twój umiłowany, przyjdź wola Twoja i bądź królestwo Twoje. My, Panie, mówimy, przyjdź wola Twoja i bądź królestwo Twoje. Niech Twoja wola się dzieje, Panie, nie nasza, ale Twoja. Boże Święty, dlatego poddajemy się Twojemu prowadzeniu i prosimy Cię, byś Ty kierował tym wszystkim. Byś Ty namaścił, Panie, nasz śpiew, naszą muzykę, byś namaścił słowo, które będzie głoszone i, Panie, przede wszystkim byś był pomiędzy nami, bo Ciebie potrzebujemy, bo Ciebie szukamy, bo Ciebie pragniemy i chcemy mieć z Tobą dobry czas. Dziękujemy Tobie za dobry czas. O, uwielbiony bądź i wywyższony. A święte Twoje imię niech będzie pochwalone, Panie, na tym miejscu. Niech się wzniesie miła woń, niech się wzniesie pieśń dziękczynna i pochwalna, modlitwy nasze przed Twój majestat. Chwalimy Cię i cześć Tobie oddajemy. Wywyższony bądź, uwielbiony bądź, a teraz błogosław swój lud, halleluja, i daj, by Twoja radość, wolność wypełniła całe to miejsce, całą atmosferę tego nabożeństwa, a imię Twoje by było, Panie, wywyższane, halleluja. Sławmy Pana, uwielbiajmy Go i oddawajmy Jemu cześć i wszelką chwałę. Halleluja, amen. Przyjacielem naszym Jezus, jak wspaniały pies.
Bieg rzeczy, Panie. Ty zniweczyłeś plan szatana, Panie. Przyszedłeś jako Bóg. Dałeś się ukrzyżować, ale żyjesz na wieki wieków. Prosimy, Panie, teraz, byś pobłogosławił ten czas, kiedy będziemy wspominali to, co Ty uczyniłeś dla nas, Panie. To, że dałeś się przybić, ale nie umarłeś na wieki, lecz żyjesz i działasz i jesteś pośród nas. I wybawiłeś nas, Panie, od grzechu, od śmierci, od piekła, Panie. Pobłogosław ten czas przy stole. Pobłogosław braci, którzy będą usługiwali. Pobłogosław też, Panie, wszystkich zgromadzonych. Nas, Panie, którzy będziemy przyjmowali, Panie, chleb i wino. A Twoje imię niechaj będzie uwielbione i wywyższone pośród tego zgromadzenia i z głębokości naszych serc. Amen. Dzięki łasce naszego Pana po raz kolejny możemy się zgromadzać tutaj, podczas tego wspaniałego czasu, kiedy każdy z nas będzie miał społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Taką samą społeczność, jaką mieli Jego uczniowie, których nazywał przyjaciółmi. Nas też tak nazywa przyjaciółmi. Jeżeli, bracie i siostro, jesteś przyjacielem Jezusa Chrystusa, powiedz amen. I teraz będziemy mieli wspaniały czas, czas, gdzie będziemy wspominali pamiątkę tego, co On dokonał dla nas na krzyżu. Zwycięstwa, które otworzyło drogę, otworzyło drzwi do nieba. Coś, co grzech, który my jako ludzie popełnialiśmy od samego początku, czyli od początku, od pierwszych ludzi, od Adama i Ewy. Grzech, który tak naprawdę te drzwi zamknął,
przed nami, to jednak miłość Chrystusa, Jego poświęcenie, Jego ofiara te drzwi otworzyły. I my to teraz będziemy wspominali. To, co Jezus Chrystus dokonał za nas na krzyżu. I będziemy czytać fragment Słowa Bożego z Ewangelii Marka. A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał im, mówiąc: bierzcie, to jest moje ciało. Bierzcie, to jest moje ciało. Będziemy się modlić, będziemy błogosławić Pana, będziemy wspominać to, że On poświęcił swoje ciało za nas. Brat Maciej poprowadzi nas w modlitwie. My dołączmy się. Dołączmy się i uwielbimy naszego Pana. On jest tego godzin. Panie nasz Wszechmogący, Boże i Zbawicielu Jezu Chryste, wielbimy Ciebie i błogosławimy. I wznosimy, Panie, Tobie chwałę z tego miejsca, dlatego że wszyscy zawdzięczamy, Panie, to, gdzie teraz stoimy, bo Ty, Panie, nas odnalazłeś w tym świecie. Ty nas, Panie, wyrwałeś z tego brudu i bagna, w którym się, Panie, taplaliśmy. Ty nas, Panie, postawiłeś na nowej drodze, na drodze do Królestwa, do zbawienia. A to dzięki, Panie, Twojemu zmartwychwstaniu, dzięki ofierze, którą poniosłeś na krzyżu, dlatego wielbimy naszego Pana i Boga Jezusa i Chrystusa. Panie Wszechmogący, Ty zostawiłeś niebo i zszedłeś na ziemię. Zostawiłeś wszelką tą chwałę, aby stać się człowiekiem. Doświadczałeś, Panie, wszystkiego tego, co doświadczają ludzie, a nawet dużo więcej. Ty, Panie, poszedłeś na krzyż i umarłeś haniebną śmiercią, żebyśmy my wszyscy nie musieli ponosić kary, Panie. Stałeś się dla nas barankiem paschalnym, barankiem Bożym i wziąłeś na siebie winy całej ludzkości. Wziąłeś na siebie nasze winy, Panie Wszechmogący. I stąpiłeś do piekieł, ale okazało się, Panie, że jesteś nieskazitelny. Nie ma na Tobie żadnego grzechu, Boże Wszechmogący. I wyszedłeś jako zwycięzca. I teraz zasiadasz po prawicy naszego Boga Ojca, stawiając się za każdym z nas. Panie, ilekroć przychodzimy przed Twoje oblicze i prosimy Cię, abyś zgładził grzechy nasze. Wybaczył, Panie, Ty wybaczasz. I kiedy prosimy Ciebie, abyś rozwiązał nasze problemy lub uzdrowił nasze wątłe ciała, Panie, Ty uzdrawiasz, Ty wysłuchujesz. Dlatego, że masz ogromną miłość dla każdego z nas. Dlatego, Panie, że Ty nie pragniesz, abyśmy żyli w niedoli, ale Ty chcesz nas pobłogosławić tym wszystkim, Panie, co tylko jest możliwe, co tylko możemy przyjąć. Bo też nie wszystko jesteśmy w stanie udźwignąć nawet z tych dobrych rzeczy, bo moglibyśmy odpaść, Panie, od Ciebie, ale Ty w mądrości swojej prowadzisz nas. Dlatego wielbimy Ciebie na tym miejscu, Panie, i na pamiątkę tamtych dni będziemy się dzielić teraz chlebem, jako symbol ciała, Panie, które wydałeś na krzyżu, i proszę Cię, abyś błogosławił ten chleb, jako i my błogosławimy, i błogosław każdego z nas, kto wyciąga po ten chleb swoje ręce. Wybaczaj, Panie, grzechy każdego, kto teraz woła, aby oczyścić się, Panie, przed Twoim obliczem, bo wierzymy, Panie, że dzieląc się tym chlebem, wyznajemy, Panie, te wspaniałe rzeczy, których dokonałeś. Stajemy się wtedy wspólną rodziną. Błogosławię Ciebie na wieki wieków, Panie. Amen.
Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I powiedział im, to jest moja krew nowego przymierza, która za wielu będzie przelana. Zapewniam wam, że nie będę już pił z owoców winorośli, aż nadejdzie ten dzień, gdy w Królestwie Bożym zakosztuję z nowego. A po odśpiewaniu hymnu udali się na Górę Oliwną. My zaraz też będziemy śpiewać, będziemy uwielbiać naszego Pana pieśnią i muzyką, ale zanim to nastąpi, będziemy spożywać wino. Wino symbolizujące krew Jezusa Chrystusa, która została przelana za nas. Która została przelana za nasze grzechy. Brat Marian poprowadzi nas w modlitwie. Dołączmy się i błogosławmy naszego Pana, bo jest cudowny. Panie nasz i Boże, wywyższamy Twoje święte imię i z głębi naszych serc pragniemy oddać chwałę, cześć i uwielbienie. Pragniemy, aby z tego miejsca popłynęła miła woń przed Twój tron, Panie. Dziękując Ci, Boże, za wszystko, co czynisz w naszym życiu, Panie. Dziękując Ci, Boże, że jesteś z nami, że każdego dnia o nas się troszczysz i opiekujesz, Panie, że dajesz nam to wszystko, co do życia i pobożności jest potrzebne. I dziękujemy Ci, Panie, że zebrałeś nas tutaj i zebrałeś nas w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. I to Ty, Boże, przekazałeś nam, abyśmy, kiedy jesteśmy zebrani w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wspominali ten czas, wspominali te chwile, kiedy Twój Syn, Jezus Chrystus, złożył ofiarę, ofiarę doskonałą ze swojego życia, Panie. Ofiarę, jako że stał się tym barankiem paschalnym, który gładzi każdy grzech, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu, za wielką Twoją miłość, za wielką Twoją łaskę, że oddałeś swoje życie za nas, Panie, że przelałeś swoją przenajświętszą krew. Dziękujemy Ci, Jezu, za Golgotę i za krzyż, Panie. Dziękujemy Tobie za Twoją świętą krew. Krew, która ma moc oczyszczać nas, usprawiedliwiać i podnosić, Panie. I właśnie na tą pamiątkę, na pamiątkę Twojej ofiary wznosimy ten kielich napełniony winem, który symbolizuje Twoją przenajświętszą krew. I prosimy Cię, pobłogosław. Pobłogosław i rozdziel. A nas napełnij swoim Duchem Świętym, abyśmy z czystym sercem przychodzili do Twojego tronu, Panie, wołając Abba, Ojcze, aby z tego miejsca płynęła miła woń. Chwała Ci, Panie. Alleluja. Amen.
chwalimy Cię, uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię, bo Ty jesteś tego godzien. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty odpuściłeś nasze grzechy, Panie, że to Ty, Panie, umarłeś za nasze grzechy. Panie, przepraszamy Cię za ten ból, za te cierpienia, które musiałeś przejść przez nas. Ciężko jest nam nawet wyobrazić, jak ciężko Ci było, jaki ból Ty odczuwałeś. Tym bardziej jesteśmy Ci wdzięczni, że to za nas, Panie, Ty umarłeś, za nas, Panie, poświęciłeś siebie. I do samego końca, Panie, wypełniłeś wolę swojego Ojca. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłość, za to, że nas nie opuściłeś. Dziękujemy Ci za to, że jesteś zawsze z nami. Dziękujemy Ci, że możemy Ciebie czuć i Ty jesteś obecny wśród nas w Duchu Świętym. Wystawiamy Cię i uwielbiamy Cię. Prosimy Cię o dalszą część tego nabożeństwa. Błogosław nam, Panie, dotykaj nas. A Tobie niech będzie dana wszelka chwała, cześć, bo Ty jesteś wielkim Panem, jesteś naszym Bogiem i Królem. Halleluja. Amen.
jestem słaby, w nim moc. Gdy trudno złapać dech, zostaje pieśń, chociaż ciężko w chwili tej, to nie jestem tu sam. Rozwiązania nie ma już, wiem, że mój Bóg silny jest. Niech wyścigu ciągle biegnę my, bo wiem, że mój Bóg silny jest. I On dokończy dzieło swe i znajdzie mnie, gdy zgubię się. Moja wiara wzrasta, bo wiem, że mój Bóg silny jest. Jakby zwątpienie sprawia, że czuję się mały, i nie widzę, że sił moich całkiem opadłem. Rozkładam przyszłość w moich rękach Twych, planuj wszędzie moje i prześwietnij. Gdy świat cały zmieje się, dla mnie skałą jesteś Ty. Sam Chrystus cierpiał wszak.
często największe świętości. Królowie tak składają berła swe. Przytacza nas ciężar wielkiej Twej chwały. Przed Tobą wszystkie kolana zegną się. Śpiewamy święty, święty, święty jest nasz Pan. Śpiewamy święty, święty, święty jest nasz Pan. Wszystko się zmienia w Twojej obecności. Nikt nie ustoi przed obliczem Twym. Na ziemi uwielbiony bądź tak jak
zbliżą się do tronu chwał. Witam mnie melodii dźwięk, hymn, co zawsze we mnie był, pieśń, którą śpiewałem sam. Ludzie, niec Bóg w niebie, przyjąć cześć i chwałę i moc. Aniołów pada tu, twarzą swoją tu, na dźwięk głosu święty jest nasz Pan. Zanurzam cały się, niebiański święty zgieł, to wieczne echo święty jest nasz Pan. Łaskawy, cały.
Halleluja, halleluja, Jezus. Cudowny nasz Pan, święty Odkupiciel. Jesteśmy tutaj, aby wyznawać Twoje wielkie i święte imię, aby poznawać Twoją drogę, aby służyć Tobie wiernie, Panie, aby szukać Twojego oblicza, aby zawsze przed Twoim tronem się znajdować. Panie, potrzebujemy Ciebie ponad wszystko, dlatego przyjdź, Panie, i wypełniaj nas swoim Duchem Świętym. I tak jak Duch Twój Święty prowadził każdą z tych pieśni, tak teraz prowadź, Panie, Twoje Słowo, abyśmy dalej przebywali w Twojej obecności, w Twoim działaniu, w Twojej mocy i w Twoim zwycięstwie. Bądź, Panie, błogosławiony, bądź wywyższony. Królu nieba i ziemi, hosanna, hosanna, halleluja, amen. Weźmy teraz Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie i powiedzmy tak: to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywne ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. To jest niezwykle ważne, abyśmy w Słowie Pańskim się zanurzali, żebyśmy w Nim chodzili, żebyśmy przez nie żyli i abyśmy w Panu naszym chodzili w mocy zwycięstwa. To jest naprawdę ważne. Kochani, dzisiaj chciałem mówić na temat musimy zostać przemienieni. To jest coś, co jest bardzo ważne w naszym życiu, przemiana. Przemiana, która pozwala, abyśmy Słowo Boże rozumieli, abyśmy Słowo Boże akceptowali i wprowadzali je w nasze życie. 1 Koryntian 3 rozdział od 11 do 18 na początek czytajmy. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Kochani, my musimy w naszym życiu wchodzić w to, co jest duchowe, w to, co jest od Ducha Świętego, to, co jest z Bożego Słowa. Abyśmy nie chodzili w tym świecie tak, jak większość ludzi chodzi, którzy żyją na tym świecie i którzy naśladują władcę, który rządzi teraz na tym świecie. Im bardziej będziemy się koncentrować w naszym życiu, na naszej duchowej naturze i polegać będziemy na Bożym Duchu Świętym, a nie na ludzkich wysiłkach,
tym więcej, tym większy będzie nasz autorytet, który będzie pokazany na tej ziemi. Większy autorytet wtedy, kiedy chodzimy w duchu, kiedy skupiamy się na duchowej stronie naszego życia. Nasze wyobrażenia i myśli są takim, byśmy powiedzieli, gruntem, takim żyznym polem. I jeśli nasze wyobrażenia i myśli mają przynosić dobry plon, to musimy odpowiednie ziarno zasiewać, musimy odpowiednio podlewać tą glebę. Jeśli będziemy ją podlewali strachem, to przyjdzie owoc zniszczenia. Jeśli natomiast przeciwnie, będziemy ją nawadniać wiarą, przyjdzie owoc zwycięstwa. I wiedzmy o tym, że mamy do czynienia z tą samą glebą. Nasze myśli, nasze zmysły muszą być odpowiednio podlewane. Jeśli będziemy nawadniać wiarą, będzie zysk i będziemy się rozwijać. Jezus powiedział w Dziejach Apostolskich, jest to zapisane w pierwszym rozdziale, 7-8 werset, a później jeszcze przeczytamy od 9 do 11, rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. W Biblii jest napisane, że Jezus wróci. Ale też Jezus powiedział uczniom, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. A więc zwróćmy uwagę. Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że Jezus Chrystus wróci. Amen? Wróci. Ale nie nasza to rzecz znać czasy i chwile. Dlatego mamy być zawsze przygotowani, dlatego zawsze musimy wzrastać i dlatego musimy być przemienieni, żeby myśleć na sposób Boży. Czy ważniejszym w naszym życiu jest spekulowanie, rozważanie, rozmyślanie na temat Jego powtórnego przyjścia? Czy może też lepiej by było otrzymać moc, aby wszystko przezwyciężyć, stając się jedno z Nim i w Nim? Niezwykle ważne jest, żebyśmy zostali napełnieni mocą. Kiedy Duch Święty przychodzi, napełnia nas, wtedy zaczynamy działać w sposób Boży. Zaczynamy działać jak ludzie przemienieni. Jeśli tylko będziemy nawróceni, będziemy tylko rozważać, kiedy to On znów przyjdzie, to w naszym życiu nie będzie korzyści, nie będzie odpowiedniego działania. Musimy zadać sobie takie pytanie, w zasadzie rozważyć to. Jaki był cel? Trzeba powiedzieć, strasznej śmierci Jezusa Chrystusa, którą poniósł 2000 lat temu. Skoro miałby tylko siedzieć na swoim tronie w niebie i obserwować, jak rodzaj ludzki dalej cierpi, pokolenie po pokoleniu, czekając, aż on wróci. Żeby dokonać tego, co tak naprawdę zostało już zakończone na krzyżu. Już zostało wykonane. Więc nie rozważajmy teraz, kiedy to Jezus Chrystus powróci, a bardzo często zbory w tym kierunku właśnie idą. Cały czas tylko myślą o tym, kiedy to Jezus Chrystus, i zaczynają rozważać różne fragmenty Słowa Bożego.
Jezus Chrystus nie czeka na to, że my będziemy rozważać i dochodzić, kiedy On powtórnie przyjdzie, ale Jezus Chrystus zrobił wszystko, co należało zrobić, abyśmy byli wybawieni, abyśmy zostali napełnieni Bożym Duchem Świętym i szli i wykonywali Jego dzieło. Przemienione dzieło, takie dzieło, którego nie wykonuje świat. To jest powiedziane w Słowie Bożym wyraźnie, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To tak jakby Chrystus to czynił. Kochani, to jest to dzieło, które musimy wykonywać. Dokładnie to, które Jezus Chrystus wykonywał, kiedy był na ziemi. Dlatego nie rozważajmy tak często i wnikliwie, kiedy On znów powróci, bo On powróci, w odpowiednim czasie powróci. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, że Jezus Chrystus powróci. Ale czy to takie ważne, czy przyjdzie za 5 lat, za 10 czy za 40? Czy to takie ważne? My mamy wykonywać Boże dzieło, tak jakby Chrystus to robił. A więc przygotujmy się i działajmy w Jego mocy. Najważniejsze jest poznać moc bycia narodzonym na nowo w Chrystusie. Narodzony na nowo w Chrystusie. Tacy ludzie zaczynają być zwycięzcami. Zaczynają nosić w sobie to piętno zwycięstwa, nie piętno porażki. Świadomość wielu osób w dzisiejszym świecie funkcjonuje w rozdwojeniu. W rozdwojeniu. Ponieważ ludzie mają sposób myślenia pierwszego Adama. W ten sposób rozważają wszystko. Rozważają i wszystko przeliczają na wartości. Czy mi się będzie opłacało pójść do nieba? Czy dużo tam będzie złota, czy nie będzie dużo? Ja kiedyś pamiętam, dawno temu, sporo lat już temu, mówiłem z tego miejsca i mówiłem, jak to w niebie będzie wspaniale, jak to wszystko będą te złote ulice i to wszystko będzie takie wspaniałe. A później któryś raz, w jakimś tam czasie później, jakby powiedziałem coś takiego, że może to nie będzie bezpośrednio złoto jako złoto, tylko bardziej duchowo to należy odbierać. No może się i pomyliłem, ale no bo pewnie będzie złoto. Ale pewien brat posłyszał o tym i powiedział tak. No nie, ja myślałem, że pójdę do nieba, będzie złoto. A tam nie będzie złoto, to po co to mi to wszystko? Kochani, powiedzmy sobie szczerze. Wartości niebiańskie są zupełnie inne niż te ziemskie. Ludzie dzisiaj rozważają, może by tak jakąś asteroidę złapać, która krąży w tym wszechświecie i okazałoby się, że ona jest cała ze złota. No i byśmy tak ją złapali, ściągnęli na ziemię i byśmy wszyscy byli bogaci. Wszyscy byśmy mieli pod dostatkiem złota. Pewnie jesteście, że to by dobrze wyszło? Myślę, że nie. Ale w niebie, powiedzmy, nikt już nie będzie na to zwracał uwagę, że są złote ulice. Nikt nie będzie kilofem zaraz odłupywał sobie po kawałku złota z tej ulicy. My będziemy po prostu zajęci czymś zupełnie innym. Co innego będzie nas pociągać. I dlatego właśnie na ziemi już teraz musimy się nauczyć cenić inne wartości. Człowiek przemieniony ceni inne wartości. Kochani, prawda jest taka, że jeśli naprawdę zwracamy uwagę na to, co niebiańskie, to musimy przywyknąć tu na ziemi do niebiańskich porządków. Niebiańskie wartości wymagają niebiańskich porządków. Zrozumienie słów Jezusa Chrystusa wymaga od nas duchowej natury. Duchowej natury, czyli prawdziwego narodzenia na nowo, które Jezus opisywał Nikodemowi. Pamiętacie?
dokładnie opisywał Nikodemowi, a on nijak nie mógł pojąć. Dlaczego? Bo myślał rozumem pierwszego Adama, a nie rozumem Jezusa Chrystusa. Kiedy Nikodem się zastanawiał, narodzić się na nowo, to co, znowu wejść w łono matki? Widzimy, jaki nauczyciel w Izraelu, który kompletnie nie pojmował Bożych słów. Od kiedy to człowiek po narodzeniu ponownie wchodzi w łono matki? A Jezus coś takiego powiedział? Rozumiemy to? Rozumiemy. Bo Duch Święty wstępuje do naszych serc. Ale to jest, powiedzmy, taki przykład klasyczny. Ale zacznijmy rozmawiać z ludźmi o tym, jak wiele ludzi w wojnach, w czasie, kiedy ziemia obiecana była zajmowana przez Izraelitów, ile w czasie tych wojen zginęło ludzi i już rozum duchowy, Boży rozum, jeśli nie działa, nie pojmujemy tego. I co ludzie wtedy robią? Myśląc rozumem i sposobem myślenia pierwszego Adama, oskarżają Boga o morderstwo. My wiemy doskonale, że tam była pełna sprawiedliwość, czystość i miłość Boża. Dlaczego? Bo my wiemy, że Bóg taki jest i inny nie potrafi być. Inny potrafi być tylko diabeł, szatan. I dlatego Jezus Chrystus powiedział do niektórych: ja jestem waszym ojcem, mój ojciec na niebie jest waszym ojcem. Ale do innych ludzi z kolei powiedział: ojcem waszym jest diabeł. Widzimy? Jeśli nie damy się przemienić, nie zostaniemy odnowieni, to ojcem naszym nie będzie Bóg. Będzie inny ojciec. I wiedzmy to, bo taka jest Boża prawda. I jeszcze raz powtórzę, im bardziej koncentrujemy się na naszej duchowej naturze i polegamy na Duchu Świętym, a nie na ludzkich wysiłkach, tym większy będzie się objawiał nasz autorytet na tej ziemi. Dlatego, bracie i siostro, opieraj się na duchowym życiu i na Duchu Świętym. A dodatkowo Kościół rozpozna ukryte tajemnice mądrości Bożej, które mają podnieść każde pokolenie w całej historii ziemi, aby osiągnęło sposób myślenia zwycięzców, a nie osób, które czekają, aż ktoś zwycięży. My mamy mieć mentalność zwycięzców. W Efezjan w 3 rozdziale 9, 10 wersecie jest powiedziane: i aby na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Różnorodną mądrość Bożą, zobaczmy, nadziemskie władze i zwierzchności poznają przez Kościół. Wiecie dlaczego? Bo tam mieszka Duch Święty. Bo Kościół jest wypełniony Bożą mocą. Bo Kościół jest wypełniony Bożą mądrością. Jest przemieniony. Jest na nowo narodzony. Jest zupełnie inny niż pierwszy Adam ze swoim myśleniem. Jezus odłożył swoją godność królewską, kiedy z nieba zstąpił i odział się w szaty zwykłego, śmiertelnego człowieka, aby osiągnąć to, co nie udało się pierwszemu Adamowi. Czytamy o tym, apostoł Paweł tak wspaniale rozważa to i mówi: pierwszy Adam doprowadził do tego i tego. Drugi Adam
dopiero był tym człowiekiem z nieba, który wypełnił wolę Ojca. I my mamy właśnie podążać za drugim Adamem. Rodzimy się w rodzinie pierwszego Adama. A mamy zostać przemienieni, aby żyć życiem drugiego Adama i w drugim Adamie przebywać. Jezus pokonał diabła raz na zawsze i na nowo ustanowił swoje królestwo na ziemi. Ono było ustanowione, kiedy człowiek został stworzony i postawiony w raju. Zostało oddane szatanowi w ręce. I Bóg posyła swojego Syna jednorodzonego, aby odnowił Boże Królestwo na ziemi. I Jezus Chrystus o tym wyraźnie mówił, że przyszedł, aby Boże Królestwo wstąpiło na ziemię. To, co nie udało się pierwszemu Adamowi, drugi Adam przynosi to królestwo i je na ziemi ustanawia. Jezus jest tym jestem. I to raziło bardzo Żydów, że Jezus Chrystus tak wyraźnie wypowiadał się, że On jest jestem. Jestem, który jestem. Ech je, asher ech je. I On to ogłosił, a Żydzi gniewali się za to na Niego. A kimże Ty jesteś, się pytali, że mamy Ciebie słuchać. Jeśli nie będziecie mnie słuchać, wszyscy poginiecie. Wszyscy poginiecie. A Jezus Chrystus w końcu mówi, po co ja w ogóle do was mówię? Po co ja w ogóle do was mówię? Nic nie rozumiecie. Dopóki nie zostaniecie przemienieni, nic nie zrozumiecie. Ty i ja nic nie zrozumiemy z Bożej woli, z Bożego działania, z Bożego prowadzenia, jeśli będziemy nieprzemienieni. Będziemy na ludzki sposób myśleć, na ludzki sposób działać, będziemy stosować zwykłe ludzkie, ziemskie metody do Bożej pracy i nie będzie tego konkretnego rezultatu, o jaki chodzi naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu. Ponadnaturalne rzeczywistości niekończących się i nieograniczonych tajemnic są w Nim, w Jezusie Chrystusie. I one nie mają początku i końca. A więc zobaczmy, poznajemy światy, poznajemy to wszystko, co Bóg stworzył przez Jezusa Chrystusa, przez Jego moc, ale musi być nasz umysł przemieniony, przeobrażony, przekształtowany. Mentalność Chrystusa jest stanem. To jest taki stan, w którym wiemy, że mamy podjąć taki, a nie inny wybór w naszym życiu. I mamy moc nad każdym wewnętrznym rozdwojeniem. Wiecie, prawda jest taka, że ludzie w tym świecie chodzą w rozdwojeniu. Są tacy ludzie, którzy w swoim umyśle już są rozdwojeni. I to się nazywa schizofrenia. Ale są tacy ludzie, którzy są rozdwojeni pomiędzy swoim umysłem, a swoją duszą, swoim duchem. Są w tym miejscu rozdwojeni. Umysł Chrystusa to nie jest tylko hasło, które mamy powtarzać, ani nie jest żadnym pomysłem filozofii New Age. Jest to żywa moc. Żywa moc, która jest zbudowana na tej rzeczywistości, którą jest Jezus Chrystus. My jesteśmy w Nim, a On w nas. Widzimy, jak to działa? Musi być On w nas, a my musimy być w Nim. Nie może być rozdwojenia, żadnego rozdwojenia. Diabeł ciągle stara się zwieść ludzi, ale udaje mu się zwieść tylko tych ludzi, których umysł i zmysły działają tak, jak u pierwszego Adama. Tylko do takich ludzi jest w stanie podejść. Bo oni myślą na sposób ziemski, oni myślą tak, jak Adam myślał w raju i udało się go zwieść.
Diabeł dobrze zapamiętał, co człowiek odpowiadał na jego pytania w raju. I wie dokładnie, jak do człowieka podejść, który ma ten sposób myślenia, co miał Adam w raju z Ewą. Wie, jak podejść. Wie, jak ciebie oszukać, jak ciebie podejść, jak ciebie wywieźć w pole, jeśli myślisz na sposób stary, dawny, jak pierwszy Adam. Wszelkie rozdwojenie kończy się w naszym życiu, jeśli rodzimy się na nowo, jeśli nasz umysł jest przemieniony. Bożym planem jest, aby ludzie polegali na Duchu Świętym. W ten sam sposób, w jaki Jezus na nim polegał, będąc na ziemi. Nie była to jakaś religia, ani filozofia rozdwojenia dwóch światów. Jezus nie był rozdarty wewnętrznie pomiędzy niebem a ziemią. Pomyślmy, on był z nieba, a tu był na ziemi. I teraz tu bałagan na ziemi się dzieje. Jezus Chrystus, no wracać czy nie wracać, czy zostać jeszcze? Miał jakieś takie wątpliwości? Nie. Jezus nie był nigdy rozdarty. My natomiast narodziliśmy się w świecie rozdartym. W świecie rozdwojonym. Świat naturalny jest oddzielony od ponadnaturalnego. Naturalny ten świat jest naprawdę oddzielony od tego, co jest ponadnaturalne, co jest Boże. Ale przez Chrystusa drzwi nieba i drzwi Bożego Królestwa stają przed nami otworem. Musimy to wiedzieć. Wchodzimy do Bożego Królestwa, wchodzimy do Bożej mocy, działamy w Jego imieniu na podstawie Jego prawa, na podstawie Jego objawienia. I tak mamy się właśnie rozwijać. Dopiero teraz, kiedy zaczynamy mieć umysł przemieniony, przeobrażony, diabeł nie może tego nam ukraść. Dlaczego nie może nam tego ukraść? Dlatego, że mamy przymierze z Jezusem Chrystusem. Przymierze krwi. Szatan nie może ukraść tego, co zostało przypieczętowane przymierzem krwi z Jezusem. To nie jest przymierze krwi z diabłem, to jest przymierze krwi z Jezusem. A więc on nic do tego przymierza nie ma, bo Jezus Chrystus go zwyciężył. Jeśli trzymasz z Jezusem Chrystusem, to diabeł nie ma do tego dostępu. W 2 Koryntian, w 4 rozdziale, w 3 i 4 wersecie jest powiedziane tak. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Widzimy? Niewierzący, którzy nie chcą wierzyć, którzy nie szukają Boga, którzy nie szukają Jego słowa, którzy nie szukają społeczności z Bogiem. A człowiek nie będzie szukał społeczności z Bogiem, jeśli zainteresuje się drugą stroną. Adam z Ewą szukali, kiedy wreszcie w powiewie porannym przyjdzie Bóg i będą mieli z Nim społeczność. Ale kiedy zawarli przymierze z kim innym, to już nie czekali. Pamiętacie? Już nie czekali na tą społeczność z Bogiem. Co zrobili? Schowali się. I dzisiaj ludzie, którzy nie mają przymierza z Jezusem Chrystusem, chowają się przed Nim. Nie chcą z Nim mieć nic wspólnego. I to ich oddala od oblicza Bożego. To zasłona ciemności chowa przed nami rzeczywistość Jezusa Chrystusa i pozwala diabłu wykonywać jego sztuczki, wykorzystując mentalność rozdwojenia w życiu ludzi. Zawsze będzie wykorzystywał
rozdwojenie w myśleniu. Rozdwojenie w małżeństwie, rozdwojenie w rodzinie, rozdwojenie w społeczności, w zborze zawsze będzie wykorzystywał. Więc jeśli nie jesteś jedno, zostaniesz zaatakowany. Jeśli zbór nie jest jedno, zostanie zaatakowany. Ale mentalność ta nie ma już odtąd mocy, gdy zobaczymy światło w twarzy Jezusa Chrystusa. Światło z wnętrza Jego istoty. Musimy widzieć twarz Chrystusa, musimy patrzeć na twarz Chrystusa. Zobaczmy, co robił Mojżesz. Wchodził na górę, aby patrzeć w twarz Bożą. Aby mieć społeczność z Bogiem. Później schodził i emanował. I on przekazywał tą światłość na wszystkich innych. Potrzebujesz Bożej światłości dla swojego życia. Tak jak czytaliśmy na początku, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A więc przemianę w jakim momencie następuje? Wtedy, kiedy patrzymy na oblicze Boże, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana. Z odsłoniętym obliczem. A więc nie mamy w jakikolwiek sposób zasłoniętego naszego oblicza przez działanie szatańskie w naszym życiu. Bo my nie jesteśmy z Jego Królestwa. My jesteśmy z Królestwa Bożego. Amen? Diabeł buduje swoje zwiedzenie na podstawie naszej pamięci. Zwróćmy na to uwagę. Historii strachów i porażek, które ludzie często powtarzają w umyśle i na głos. Ludzie często mówią o swoich strachach, o tych wszystkich rzeczach, w których doznali porażki w swoim życiu, mówią o tym. A szatan słucha. I co robi? Zapamiętuje. Będzie wykorzystywał symptomy pojawiające się w naszym ciele, które budzą wspomnienia na przykład chorób z przeszłości. Diabeł jest iluzjonistą i ojcem kłamstwa. Jana Ewangelia, 8 rozdział, 44 werset. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Najpotężniejszą bronią diabła jest atakowanie naszej pamięci przez słowa strachu. Nic ci nie wyjdzie. Jesteś najgorszy. Jesteś do niczego. I pod wpływem takich słów, tego rodzaju słów, wiele ludzi na tym świecie odebrało sobie życie. Bo uwierzyli. Kłamcy uwierzyli. Oszustowi uwierzyli. Szatan przed twoimi oczami będzie roztaczał obraz porażki. I będziesz patrzeć na ten obraz porażki i zaczniesz w to wierzyć. I co się stanie? Przegrasz. Ludzie, którzy ulegają strachowi, często o nim rozmawiają. Mówią o tym, czego się boją. A diabeł zwraca uwagę na te słowa i, jak wcześniej wspomniałem, zapamiętuje je. Jak to działa? Na przykład jako dziecko zapewne chorowałeś, czy chorowałaś. Gdy twoja mama się zamartwiała i narzekała, że na pewno się rozchorujesz, jak będziesz danego dnia bawił się na zewnątrz, bo jest zimno. Na pewno
niektórzy z nas takie przeżycia mieli. Wtedy przypominały ci się fakty związane z ostatnim zapaleniem gardła. Pamiętasz jak dziś ten ból, to drapanie takie, wiesz jak to jest? Przypomina ci się to. I pojawia się w pewnym momencie, jak się bawisz na tym podwórku, wrażenie. Takie wrażenie, które sprawia, że na głos sprawdzasz, czy już coś jest nie tak. Czy już coś się dzieje z twoim gardłem. Odchrząkujesz, próbujesz. Po kilku godzinach symptomy faktycznie wskazywały na zapalenie gardła. Co się dzieje wtedy? No potem mama już tylko wiozła ciebie do lekarza, powtarzając, a nie mówiłam? I wtedy dostawałeś antybiotyki, zażywałeś je, chory. Choroba manifestowała się na skutek twojej wiary w to, co słyszałeś w ostrzeżeniu mamy. Uwierzyłeś w chorobę. Obraz tego, że koncentrowałeś się na tym wspomnieniu wewnętrznie i wyraziłeś go zewnętrznie. Twój obraz wewnętrzny tego samego stanu wzmacniał cykl chorób, który się powtarzał raz za razem ze wszystkimi szczegółami. Wszystko tak samo. Jeśli inaczej będziesz się zachowywać w swojej wierze, rzeczy potoczą się w zupełnie inny sposób. Musimy wspomnieć tę historię, żeby zilustrować sobie jedną ze strategii, której używa diabeł, aby nas kontrolować strachem i wątpliwościami. Wielu spośród nas jest atakowany przez wątpliwości i przez strach. I to powoduje, że nie działamy zgodnie z wolą Bożą, ale zaczynamy działać według tego, jak działają wszyscy ludzie na zewnątrz, którzy mają umysł nieprzemieniony. Nieprzemieniony przez Ducha Świętego. Jak już mówiłem, nasze wyobrażenia i myśli są żyznym polem. Żyznym polem, które przyniesie owoc zniszczenia, jeśli będziesz podlewał strachem. Natomiast przyniesie ci zwycięstwo, owoc zwycięstwa, jeśli będziesz podlewać wiarą. Ja przypominam sobie wielokrotnie w swoim życiu, że przeżywałem takie chwile, kiedy zaczynało mi drapać w gardle i czułem, ciężko się przełyka, a jak przełykam, to w gardle czuję, jakbym kluski łykał. Ktoś wie, co to takiego? Angina. Angina. Taka piękna nazwa. Ale to nie jest imię żeńskie. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, to jest po prostu to, w co wierzysz. I wiecie, powiem tak. Czasami ulegałem temu i mówiłem, mam już anginę. I akceptowałem, że szatan wrzuca mi anginę. Mam anginę! Ale wiele razy zasiewałem moje pole wiarą i wierzyłem, że nie mam anginy. I jak myślicie, co się stało? Nie miałem anginy. Popiłem troszkę ciepłej wody, troszkę zacząłem modlić się w swoim życiu i angina se poszła. To jest to, o czym mówimy. Szatan działa na podstawie tego, co mu się uda w strachu wrzucić do naszego umysłu. Niestety większość ludzi pokłada nadzieję w rozwiązaniach ludzkich. Czy Bóg używa ludzi, żeby rozwiązać nasze problemy? No tak, oczywiście, jak najbardziej. Ale Bóg chce, abyśmy przede wszystkim ufali Jemu
i zwracali się do Niego z prośbą o rozwiązanie sytuacji, a nie traktowali Go jako ostatniej deski ratunku. Od razu przyjdź do Pana. Od razu wołaj do Niego. Jeśli przez jakieś doświadczenia masz przejść, to Ci Bóg o tym powie. Módl się. Masz prawo do tego, jesteś dzieckiem Bożym. Do kogo dziecko przychodzi? Do mamy albo do taty. My mamy Ojca w niebie, możemy przyjść. Nie ma żadnego problemu z tym. Zawsze możemy do Niego przyjść. Kiedy dominuje w nas, przeważa w nas mentalność pierwszego Adama, to staje się ona w naszym życiu źródłem wszelkiego chaosu i zamieszania. Będzie tylko zamieszanie i rozczarowanie. Musimy odrzucać każdą myśl, która powstaje ze strachu i niewiary. I tu jest punkt, w którym powinniśmy się zastanowić i być czujni. Kochani, zwróćmy na to uwagę. Czy reagujesz, jak masz jakąkolwiek myśl strachu czy porażki? Po prostu może obojętnie to traktujesz, nic z tym nie robisz. Ale te myśli mają swoje źródło w upadłej naturze pierwszego Adama i nie mają absolutnie nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Myśli porażki, myśli strachu nie mają nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Wiedz o tym. My nie mamy mieć strachu, żadnego strachu. Mamy mieć bojaźń, a nie mamy mieć strachu. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Ale strach nie jest od Boga. Dlatego wiedz, że nie masz żyć w strachu, ale masz żyć w bojaźni. A bojaźń to jest szacunek do Boga, żeby nie przekraczać Jego przepisów, Jego praw. To jest szacunek do Boga. Z szacunku do Boga nie będę tego robić. Chociaż mnie ludzie nie widzą, ale przecież Bóg i tak mnie widzi, więc nie będę tego robić. W 2 Koryntian, w 10 rozdziale, od 3 do 5 wersetu są takie słowa. Bo chociaż żyjemy w ciele, sprawdź, żyjesz w ciele? Żyjemy w ciele. A więc do nas. Nie walczymy cielesnymi środkami. Chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, czyli broń, oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły, złe plany, złe pomysły, unicestwiamy tą bronią właśnie i wszelką pychę, tą bronią niszczy się też pychę, pamiętajmy, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I to jest to, w czym wielu chrześcijan odnosi wielką porażkę, a nie zwycięstwo. Nie zwalczają myśli bronią duchową, a to ma być zniszczone, zwalczone i poddane w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeśli się naprawdę w życiu swoim masz strach, jeśli się naprawdę boisz, przerażająco boisz porażki, musisz podbić to w niewolę. I na koniec chciałem przeczytać kilka słów, które wypowiedział brat David Wilkerson. Wiecie, kto to taki. On był w Polsce w 1986 roku, w kwietniu.
i usługiwał w Warszawie. I powiedział takie słowa. Pozwólcie, że powiem wam, czego Bóg potrzebuje w Polsce. On potrzebuje chrześcijan pełnych życia. Niezależnie od tego, przez co musicie przechodzić. Ja nie znam waszych cierpień, przez które wy przechodzicie. Ale za każdym razem, gdy przychodzimy do domu Bożego, powinna być radość w waszych sercach. Tu powinno być miejsce życia. Powinniśmy tutaj klaskać w dłonie, a dzisiaj nie klaskaliście. Inne nabożeństwa jakoś klaskaliśmy, a dzisiaj nie bardzo. Powinniśmy klaskać w dłonie i wielbić Boga, ponieważ jest On wierny i prawdziwy. I On nie zawiedzie swego ludu. Bóg kocha Polskę. Powtarzam, Bóg kocha Polskę i chce wylać na nią swego ducha. I to są słowa, które posłał sam Pan, Jezus Chrystus, do Polaków, do nas. Przez tego brata, którego używał przez wiele lat. Odszedł już do niego, do królestwa, ale używał go wiele, wiele lat i przekazywał między innymi poselstwo do Polski, do nas, do Polaków. Niech nas Bóg błogosławi w tym, abyśmy naprawdę szukali Bożego oblicza, abyśmy szukali tej prawdziwej przemiany w naszym życiu, abyśmy byli kształtowani nie przez sposób myślenia tego świata, ale poprzez przemieniony umysł, który będzie kierowany przez Bożego Ducha Świętego. Amen? Amen. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, niech was prowadzi w mocy swojej i zwycięstwie swoim. Poproszę grupę uwielbiającą, zaśpiewamy jeszcze pieśń. I pamiętajcie, żeby klaskać. I zbierzemy dobrowolną ofiarę. Brat Kaziu przejdzie z tacą. Zbierzemy dobrowolną ofiarę. Będziemy mieli później modlitwę. Abyśmy się modlili, brat Maciek, tak? Chwała Bogu naszemu, wywyższamy Jego imię. On jest błogosławionym Królem. Śpiewajmy na chwałę Pana. A, jeszcze byśmy chcieli złożyć życzenia urodzinowe. Nie wiem, czy znasz. Daria Hordej. Oh,
Tobie, Panie Wszechmogący. Ty jesteś wielkim, wspaniałym Bogiem, godzien wszelkiej czci. Dlatego, Panie, na tym miejscu wywyższamy Ciebie i wielbimy Ciebie. Z radością gromadzimy się, Panie, żeby Ciebie uwielbić naszymi pieśniami, które śpiewamy, Panie, Tobie z głębi serca. A Ty, Boże, przychodzisz tutaj, nawiedzasz nas swoim duchem i pobudzasz nasze serca i czujemy, Panie, Twoją wspaniałą obecność. Dzięki Ci, Boże, za ten czas, za to, że w jedności możemy wielbić naszego Boga. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy naszego Zbawiciela w niebie, który wstawia się za nami. Ty, Panie, jesteś naszym Bogiem, naszym Panem. Ty jesteś naszym Zbawicielem. Wszystko to, Panie, czynimy na Twoją chwałę i na Twoją cześć. Panie, też przychodzimy z dziękczynieniem, Boże. Na przykład siostra Joanna dziękuje Ci za to, że uzdrowiłeś się, Panie, z przeziębienia. I my również dziękujemy Ci, Boże, że wysłuchałeś jej modlitw, że ją uzdrowiłeś i podniosłeś i o to może być dzisiaj z nami. Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz, Panie, modlitw swoich dzieci. Siostra Justyna chciała Ciebie prosić o swojego syna Joela, abyś jego, Panie, dotknął i uzdrowił z przeziębienia. I my, Panie, również wołamy, żebyś wysłuchał tą modlitwę, Panie, i dał jemu pełne uzdrowienie, żeby mógł się cieszyć życiem, żeby mógł się cieszyć, Panie, tym wszystkim, czym cieszą się dzieci, żeby mógł, Panie, przychodzić na to miejsce. Proszę Cię, aby spłynęło Twoje uzdrowienie, aby Twoje błogosławieństwo spłynęło na niego. Leszek Ciepły prosi Cię, Panie, abyś rozwiązał jego problemy. Panie Wszechmogący, Ty jesteś tym, który wysłuchuje naszych modlitw. Ty, Panie, znasz przyszłość, Ty znasz nasze serca. Ty wiesz, Panie, gdzie w danym momencie stoimy. Dlatego proszę Ciebie, abyś wysłuchał brata Leszka, abyś wysłuchał nas, abyś uzdrowił, abyś, Panie, rozwiązał jego problemy. Ale nie te rzeczy, które są wynikiem, czy też konsekwencją tych problemów, Panie, ale żebyś sięgnął dalej i rozwiązał je u samego źródła. Proszę Cię, abyś wysłuchał jego modlitwy, Panie, abyś dał mu odpocznienie, abyś dał, Panie, też wiary i odwagi, żeby nie musiał się martwić każdego dnia o to, co jego trapi. Proszę Ciebie, Boże, Ojcze Wszechmogący, aby te problemy odeszły w imieniu Jezusa Chrystusa. Brat Marek prosi o uzdrowienie swojego taty. I my również, Panie, wołamy razem z naszym bratem, abyś dał mu, Panie, swoje uzdrowienie, abyś go błogosławił, Boże, abyś wysłuchał modlitw naszego brata, aby jego tato był zdrowy i abyśmy mogli wielbić, Panie, z powodu tego uzdrowienia Twoje imię na tym miejscu. Boże nasz Wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że budujemy, Panie, dom modlitwy, nowy dom modlitwy w Styżyńcu. Dziękujemy Ci, że doszliśmy już tak daleko. Ale prosimy Ciebie, Panie, również o to, abyś pobłogosławił nam w tym roku, w tym sezonie, w szczególny sposób, Boże, abyśmy mogli dokończyć te dzieło, które już rozpoczęliśmy. W szczególności prosimy Ciebie, Boże Ojcze, o to, abyś pomógł rozwiązać te wszystkie sprawy formalne, którymi teraz musimy się zająć. Abyś, Boże, dał przychylność ludzi, abyś dał mądrość dla ludzi, aby udało się wszystkie te sprawy doprowadzić do końca. Szczególnie, że są to sprawy, Panie, które nie cierpią zwłoki. Prosimy Ciebie, abyś dał swoją mądrość, abyś dał swoje objawienie, abyś, Panie, doprowadził je do końca, żeby nas to nie wstrzymywało i żebyśmy mogli kroczyć dalej. Daj nam też, Panie, wszelkie błogosławieństwo finansowe, abyśmy mogli dokończyć Twojego dzieła, Panie Wszechmogący. Dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoje słowo, za to, że mogliśmy się z Tobą dzisiaj na tym miejscu spotkać. A teraz proszę Ciebie, abyś nas błogosławił w podróży do domu, abyś nas błogosławił w tym nadchodzącym tygodniu. Tobie niechaj będzie cześć i chwała na wieki. Amen. Amen. Usiądź.